Wracamy z tygodniowego latania. Jesteśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Było super. Wojtek, opowiedz mi o projekcie swojej wyciągarki paralotniowej. Ja zrobiłem kilka prototypów. Natomiast docelowo myślę o wyciągarce, która będzie umożliwiała bezpieczne holowanie z nawrotami. Wiesz, na czym polega holowanie z nawrotami. Można wyholować się na pewną wysokość, potem odlecieć z liną, znowu ustawić się pod wiatr na wyciągarkę i holować się drugi raz, a potem trzeci raz. I w ten sposób osiągasz dużo wyższe wysokości. No właśnie, szczerze mówiąc, najbardziej kręcą mnie właśnie te nawroty. A opowiedz o szczegółach technicznych, o rozwiązaniach technicznych, które zastosujemy w tym. W większości wyciągarek problem polega na tym, że dość duże są opory w wyciąganiu liny z bębna, która się rozwija. I dlatego jak odlecisz z wiatrem z tą liną, to masz później małą wysokość, bo tracisz tą wysokość na wyciąganie tej liny. W moim projekcie nacisk jest położony na to, żeby ta lina wywlekała się z tego bębna bardzo luźno. A to umożliwia zastosowanie specjalnego takiego systemu nawijania tej liny, zaadaptowanego z motoryzacji po prostu, tak? Czyli mamy tak, bezpieczeństwo, nawroty, a co z możliwością holowania z motorówki na wodzie? A do tego użyjemy systemu ściągania liny, tego, który będzie używany do ściągania liny na start. Będzie można zamocować ten system ściągania liny, który normalnie jest używany do wyciągarki, i użyć tego jako urządzenia, które rozwija linę z przyhamowaniem jej na określoną siłę ciągu, a zwijasz linę z powrotem na motorówkę za pomocą silnika, który jest w tej zwijarce, tak, w tej ściągarce. A to z kolei umożliwi paralotniarzom treningi bezpieczeństwa, ponieważ te treningi bezpieczeństwa wykonuje się nad wodą właśnie. No chyba ostatnia rzecz, powiem szczerze, że to też jest niezwykle fascynujące, ponieważ wyciągarki, które są obecne na rynku zachodnie, są bardzo drogie i olbrzymie. Twoja wyciągarka nie dość, że będzie miała jeszcze ściągarkę, to będzie dodatkowo bardzo mała. Dokładnie, ja myślę, że będę mógł spokojnie tą wyciągarkę wrzucić do średniej wielkości vana do środka, i to sam.